Witam, witajcie. Dziś 17 października, data dla Polski, dla naszej historii według mnie istotna z dwóch powodów. Pierwszy powód w historii sportu, 51 lat temu zagraliśmy na Wembley mecz z Anglią, był to tak zwany zwycięski remis, chyba najważniejszy mecz w historii polskiej piłki, najważniejsza bramka Jana Domarskiego, mecz i bramka, które dały nam, otworzyły nam drzwi do piłkarskiego świata, z czego Polacy skorzystali fantastycznie. Już w następnym roku, kilka miesięcy później, w czasie Mistrzostw Świata w Niemczech. Ale dzisiaj nie o sporcie, o drugim 17 października, 77 lat temu, 17 października urodził się Adam Michnik. Nie mam wątpliwości, że jeden z najwybitniejszych żyjących Polaków i jeden z najwybitniejszych Polaków ostatnich 50 lat. Czym dla polskiej polityki Donald Tusk, czym dla historii najnowszej Lech Wałęsa, czym dla polskiej literatury Olga Tokarczuk, czym dla działalności charytatywnej Jurek Owsiak, a dla polskiego sportu Iga Świątek, tym dla polskiego życia intelektualnego i duchowego od ponad 50 lat Adam Michnik. Polska miała dwóch wybitnych Adamów M. Jednego w XIX wieku, Adam M. z XIX wieku odnalazł literacką formę dla Polski i polskości. Tak powstała wielka epopeja narodowa. Adam M. z XX i XXI wieku znalazł właściwą formułę polskości i nie przez przypadek stał się nauczycielem i przewodnikiem dwóch, jeśli nie trzech pokoleń polskiej inteligencji. I nie przez przypadek ta polska inteligencja jest mu za to wdzięczna. Miałem okazję w zeszłym roku i w tym roku być na paru publicznych spotkaniach z Adamem. Kędzierzyn, Koźle, Szczecinek, Częstochowa. Widziałem, jak ludzie patrzą na Adama, jak do niego mówią, jak się zwracają. To jest szacunek, podziw i wdzięczność. Jak określić Adama? Powiedziałbym przede wszystkim arcy Polak, co być może internetowych hejterów od razu sprowokuje, bo jak arcypolakiem może być polski Żyd? No otóż może. Adam jest tego wspaniałym dowodem. Adam był, całe życie dawał niesamowite dowody odwagi. Sam, jak mówi, oczywiście nie o sobie, ale o Jacku Kuroniu, grał ciałem, znosił więzienie, represje, szyderstwa, upokorzenia, zniewagi. Literalnie ryzykował życiem, bo spokojnie, są informacje o tym, że SB szykowała na niego zamach, więc mogło spokojnie przydarzyć mu się któregoś dnia to, co księdzu Popiełuszce 40 lat temu dokładnie. Więc Adam, rozważny romantyk z ducha Mickiewicza, Konrad swoisty, wileński naszych czasów, warszawski Konrad, ale rozważny, racjonalny, myślący politycznie, jeśli trzeba, umiejący włączyć hamulce sobie i innym. Adam, jak mówię, patriota totalny. Czym trudniej, tym bardziej. Można powiedzieć, że Adam zupełnie niezawodny. Czym trudniejsze czasy, tym bardziej możecie liczyć na Adama. Dowiódł tego w latach 60., 70., 80., dowiódł się tego ostatnio w dekadzie rządów PiS-u. Adam to kolejny według mnie rys jego charakteru, jest chrześcijaninem. Znowu internetowy troll napisze: Żyd chrześcijaninem, jakim cudem? No takim. Adam jest prawdziwym chrześcijaninem. Zawsze po stronie słabszych, bitych,
poniewieranych, atakowanych i upokarzanych. W 81 roku to on, chyba w Otwocku to było, z Jackiem Kuroniem stanęli w obronie milicji i milicjantów, którym groziło zlinczowanie przez wściekły tłum. Adam i Jacek mieli chyba w Polsce najmniej powodów do sympatii dla funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, ale to była inna logika. Oni są teraz w potrzebie, im pomagamy. Jak powiedziałem, Adam zawsze ze słabszymi, ale jednocześnie zachowujący umiejętność, żeby iść przeciwko mocnym. Był przeciwko Lechowi Wałęsie, zwalczał jego kandydaturę, gdy Lechu był wszechmocny, ale był za Lechem, wspierający Lecha, gdy to pana Lecha wzięli pod obcasy. Był przeciwko Jaruzelskiemu i Kiszczakowi w czasach, gdy odwaga jeszcze nie staniała, gdy oni trzęśli Polską, a on siedział w więziennej celi. I tam z tamtej więziennej celi rzucał wyzwania naczelnemu policmajstrowi Rzeczpospolitej generałowi Kiszczakowi. Potem, gdy historia wachnęła się w drugą stronę, stawał po stronie Jaruzelskiego Kiszczaka. Nie stawał się ich admiratorem, ale uważał, że niesłusznie atakowanym trzeba zwracać honor i porzucił wtedy te słynne słowa o Kiszczaku, człowieku honoru. Miał na myśli nie formułę pod tytułem, że honorowe życie, ale Kiszczak z Jaruzelskim, ludzie, którzy honorowo dotrzymali zobowiązań okrągłego stołu. Mogli nie dotrzymać, mogli próbować tą nową, młodą polską demokrację wywrócić, ale tego nie zrobili. Adam zwracał im za to szacunek. Ja się wtedy z Adamem Michnikiem nie zgadzałem, nie tylko w tej sprawie, w wielu kwestiach wcześniejszych, ale w jakiejś perspektywie dłuższej stało się to nieistotne. Adam jest wybitną jednostką i osobowością, w związku z tym nie jest łatwy, prosty do zaszufladkowania. Jest to rewolucjonista, który nie lubi rewolucji. Być może Adam, słysząc to, powiedziałby: nie byłem rewolucjonistą. Ja mówię: byłeś, Adamie, w tym sensie rzucałeś wyzwanie reżimowi. Choć rzeczywiście, być może do Adama bardziej niż słowo rewolucjonista pasuje słowo rebeliant, którym był przez większość swojego życia. Człowiek lewicy, który potrafił być liberałem, chadekiem i konserwatystą w takiej formule ulubionej Leszka Kołakowskiego. Człowiek, który z oczywistych powodów, nie tylko ze względu na pochodzenie, gardzi antysemityzmem, ale jednocześnie człowiek, który potrafił bardzo ostro polemizować ze swoimi także bliskimi przyjaciółmi, którzy według niego zbyt łatwo przypisywali Polakom antysemityzm. Adam, rusofil, tak, niech padnie to słowo, dzisiaj zakazane, rusofil, który z miłości do Rosji, Rosjan i rosyjskiej literatury nienawidzi Putina. Adam, krytyk polityka Kościoła, jednocześnie wielki obrońca Kościoła, rozumiejący wagę tożsamości katolickiej narodu i wagę formuły kulturowej, jaką katolicyzm oferuje Polakom, na razie nie mającą konkurencji. Adam, humanista, wybitny humanista w duchu, zastanawiam się, jakie nazwiska sam by tu wymienił, ale robił to parę razy w swoich książkach, więc w duchu Kołakowskiego, Osowskiej, Kotarbińskiego, Słonimskiego, Brzozowskiego. Adam, trzeba mu to oddać, kiedyś będzie miał swój, wierzę, pomnik jako jeden z twórców i ojców założycieli III RP, obok Lecha Wałęsy, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia,
i może także w sensie w transformacji gospodarczej Leszka Balcerowicza. Wybitny pisarz i publicysta. Człowiek szanowany za granicą. Jak zajrzycie do Wikipedii, to tam jest ocean nagród, które Adam przez lata dostawał wyróżnień. Od Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, po niech będzie i coś dla antysemitów, nagrodę Żyda Roku, którą dostał od centralnej synagogi w Nowym Jorku. No, jak mówię, Polak absolutny, niezawodny. Niektórzy wybitni Polacy, a tutaj trzeba powiedzieć, że Adam bardzo przez długie lata był bożyszczem pięknych kobiet. Wybacz Adam, to akurat z przeszłości, bardziej już teraźniejszości. I bożyszczym, człowiekiem kochanym przez polskich najwybitniejszych intelektualistów i artystów. Każdy chciał być przyjacielem Adasia i pić z Adasiem. Niektórzy obrażali się po drodze na Adasia, bo Adam, to jest też jego cecha charakterystyczna, chce być i zawsze jest wierny sobie, więc wolał być Adam wierny Adamowi niż wizji Adasia, którą mieli ludzie nawet bezdyskusyjnie wybitni, którzy jak Zbigniew Herbert czy Gustaw Herling-Grudziński, którzy w którymś momencie w zasadzie de facto oskarżali Adama o zdradę. Mówię, Adam ma też armię wrogów, jak każdy wybitny człowiek, ma też pijawki, które się do niego przyssały dawno i próbują pić jego krew. Warszawa, nasze piękne miasto, jest pełne ludzi, którzy chcieli albo odziedziczyć schedę po Michniku, schedę w sensie redakcyjnym, schedę w sensie intelektualnym i duchowym, chcieli być jego głównymi oponentami albo następcami, co według mnie było założenia pozbawione sensu. Michnika drugiego nie będzie ze względu na to, jak jest ten Michnik, którego mamy. Nie będzie, bo nie powtórzy się ten kontekst, to jest proces okoliczności i ten zestaw, że tak powiem, zestaw cech, który genotyp, który Adamowi powierzyli rodzice i los. Jak mówię, bezdyskusyjnie dla mnie jeden z najwybitniejszych Polaków. Nie powiem o Adamie mój przyjaciel, bo myślę, że w ciągu 50-60 ostatnich lat Adam zgromadził całą kolekcję wybitnych ludzi, z którymi wypił morze wódki i zjadł beczkę soli, którzy bardziej na to miano zasługują, ale myślę, że bez obawy o ryzyko nadużycia czy przesady mogę powiedzieć, że łączy nas z Adamem bardzo serdeczna relacja, którą uważam za jeden z największych zaszczytów, jakie w życiu mnie spotkały. Ostatnio wzmocniona, nie ukrywam, absolutnym uwielbieniem Adama dla lutra, który to Adam okazuje lutrowi uwielbienia i za każdym razem wygłasza pan na jego temat, co oczywiście czyni go jeszcze bliższym mojemu sercu. Adamie, jeszcze raz najlepsze życzenia. Życzę z okazji twoich urodzin najlepsze życzenia dla ciebie i dla Polski. Dla Polski, ponieważ Polska ciebie w dobrym zdrowiu, dobrej formie, niezmiennie potrzebuje. Więc trzymaj się 100 lat, a przy najbliższej okazji wzniosę prawdziwy toast. Zdrowia. You